1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 rozpoczyna się Powstanie Warszawskie. Powstańcy zajmują Śródmieście, część Woli, Stare Miasto, Powiśle, Dolny Mokotów i Żoliborz. Każdy z 63 dni walk o Warszawę to ogromna ilość niemieckich zbrodni na powstańcach i ludności cywilnej. Wśród ofiar były kobiety i dzieci, a także ranni przebywający w szpitalach polowych. Oddziały niemieckie używały złapanych Polaków jako żywe tarcze. Największą w historii Polski jednorazową rzeź ludności cywilnej Niemcy przeprowadzili na Woli, mordując tam około 65 tysięcy osób. Nowe posiłki niemieckie i dostawy broni powodują, że Niemcy zdobywają Ochotę, Żoliborz i Mokotów, a na początku września Stare Miasto. Oddziały niemieckie były liczniejsze i znacznie lepiej uzbrojone. Powstanie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby nie wroga postawa Sowietów. Przypomnijmy, że podczas powstania pod Warszawę dociera Armia Czerwona. Stalin celowo nie pozwala włączyć się żołnierzom do walk. Chce w ten sposób pozbyć się polskich patriotów, którzy w nierównej walce z niemieckimi żołnierzami skazani byli na śmierć. Wraz z Armią Czerwoną pod Warszawę przybyła armia generała Berlinga. Służący Stalinowi Berling posłusznie dostosował się do rozkazów rosyjskiego dyktatora i pozwolił walczącej Warszawie umrzeć. Znaczy, pytanie jest, czy decyzja polityczna o wybuchu powstania była słuszna w tych okolicznościach. Oczywiście ktoś powie, że ofiara była tak wielka i ona buduje naszą dzisiaj tożsamość, z tego powodu była ważna. Natomiast politycy, którzy i przywódcy, którzy podejmowali wówczas decyzję, musieli się nie liczyć z tym, jak to będzie pięknie w przyszłości, tylko z realną odpowiedzialnością za życie konkretnych ludzi. Niewiele jest przykładów podobnych takiego poświęcenia na taką skalę, prawda, kiedy mamy do czynienia z zupełną nieproporcjonalnością sił, z niewyobrażalnymi stratami ludności i cywilnej, i wojskowej, ze zniszczeniem miasta i z walką przez 2 miesiące, no praktycznie samotną. I tutaj ten ładunek od strony moralnej jest gigantyczny. Ja przypuszczam, że to jeszcze przez całe pokolenia, może nawet na setki lat, jeśli naród polski przetrwa, będzie takim zwornikiem tożsamości narodowej, ponieważ no nic jak poświęcenie własnego życia nie pociąga. Znaczy, nie mówi o tym, że posiadanie własnego państwa, niepodległości, suwerenności jest ważne. Jeśli mamy do czynienia z tak gigantyczną mobilizacją społeczną w tym kierunku i z tak wielką ofiarą, no to naród, który by o tym nie pamiętał i nie budował wokół tego własnej tożsamości, no byłby narodem nikczemnym i rzeczywiście niegodnym tego, żeby funkcjonować jako byt społeczny. Więc to jest niezwykle ważna sprawa dla nas i wydaje się, że ona taka będzie w przyszłości. Zniszczenie Warszawy było ostatnim wspólnym dziełem Hitlera i Stalina. Straty zrównanej przez Niemców z ziemią Warszawy szacowane są dziś na około 100 miliardów dolarów, do dziś nieuregulowanych przez Niemców. Kwota ta nie obejmuje oczywiście strat ludzkich. W czasie powstania zginęło ponad 200 tysięcy Polaków. Niewystarczająca pomoc aliantów dla powstania ograniczona była przez Stalina, który nie zgodził się na wykorzystanie swoich lotnisk przez samoloty lecące z pomocą dla powstańców. Powstanie warszawskie było odpowiedzią Polski na 2 totalitaryzmy. Wszelkie dane militarne, polityczne, a przede wszystkim moralne przemawiały za rozpoczęciem powstania. Celem Stalina nie było wyzwolenie Polski, ale jej podbój. Rozpoczęła się druga sowiecka okupacja.